pierwsze, cieszę się, że podobno nikt nie odwołał obecności swojej, bo ja musiałem niestety przenieść termin koncertu. Zdarza mi się to niezwykle rzadko, ale niestety byłem zbyt słaby, żeby wstać. Taka była sytuacja. Krótka bardzo, ale musiałem ulec na moment chorobie. Także jestem z powrotem. I koncert będzie się składał z piosenek, które mogą zainteresowane osoby odnaleźć na wszystkich moich dotychczasowych płytach, więc będzie przekrojowy. Będą to zarówno piosenki z płyty sprzed 20 lat pod światło, na której się pojawiły pierwsze, szerzej rozpoznane przez publiczność utwory, tak jak Cichosza, ale także z ostatniej płyty Fabryka Klamek. Także można powiedzieć przekrojowa taka wyprawa przez to, co do tej pory zrobiłem. Nim wykonasz pieśń, pomyślnie sprawdź, czy nie piękny robi to tak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz. Przeciwnie niż ten gasający już sen i patetyczny na świat. W swojej karierze nagrałeś ponad 14 solowych płyt. Która z nich jest Ci najbardziej bliska? No, na takie pytanie się odpowiada albo wszystkie są mi bliskie, albo żadna, albo ta ostatnia, nad którą właśnie pracuję. Więc jeżeli miałbym udzielić odpowiedzi stereotypowej, to byłaby to jedna z tych trzech, ale ponieważ nie chcę się wykręcać, to odpowiem, jaka jest mi najbliższa dziś, teraz, tu, jak siedzę na tej kanapie i chciałbym sobie jakąś z nich przypomnieć, to jest to płyta Pod światło. Dlatego, że ma taki swój jubileusz, jest już dorosła. Piosenki, które tam powstały, które tam zostały nagrane, które powstały w tamtym czasie, mają już 20 lat, więc zasługują na to, żeby je wyróżnić. Jakie są Twoje projekty na najbliższą przyszłość? Najbliższa przyszłość to wspólny koncert z zespołem Zakopałe, który robimy w Warszawie, w sali kongresowej. Będziemy się trochę wymieniać repertuarem. Jest to pierwsza przymiarka do takiej współpracy. Jeżeli coś z tego wyniknie, to będziemy to starali się powtarzać. Na czerwiec piszę i mam wykonać 7-częściowy utwór z Filharmonią Krakowską. Taki troszkę bardziej może klasycznie brzmiący utwór, który ma roboczy tytuł 7 widoków w drodze do Krakowa. Myślę, że jesienią chyba wydam przynajmniej to, co chciałem wydać już w zeszłym roku, czyli moją muzykę teatralną i piosenki ze spektakli, które się uzbierały z ostatnich kilku sezonów. A w grudniu ma się odbyć premiera z przygód Sindbada Żeglarza w Teatrze Muzycznym Gdyni z moją muzyką i piosenkami. Będzie to jak gdyby rozszerzenie spektaklu, który już był grany w Teatrze Polskim w Warszawie i w Teatrze Śląskim w Katowicach, tylko bardziej jeszcze musicalowo ujęty. To są takie większe punkty, które chciałbym zrealizować jeszcze w tym roku. A w Krakowie na Bracki pada deszcz, gdy konieczność istnienia trudna jest do zniesienia. W korytarzu i w kuchni pada też przyklejony do ściany cwian. Zachodzi już nas wciągasz pod koc, raz zasypiasz i sprawa jest czysta. Dłonie zaplecz i złóż, nie obudzisz się już, lecz przynajmniej raz możesz się wyspać.